Znajdujemy się na terenie łebskiego cmentarza, który został utworzony w 1908 roku. Chociaż z moich rozeznań, z licznych wędrówek po łebskiej nekropolii, również datuje się pochówki już wcześniej, w roku 1906, ale o tym już w dalszej naszej kolejności. Chciałbym Państwa zaprosić na spacer zadumy po łebskim cmentarzu. W centralnym miejscu naszego cmentarza znajdują się groby kapłanów, proboszczów naszej parafii. Ksiądz kanonik Henryk Bagiński, ksiądz kapelan Jan Skrzyczkowski i ksiądz kanonik Adolf Romańczuk. Obok ksiądz Longin Maculewicz, natomiast za figurką Jezusa Miłosiernego znajduje się grób księdza kanonika Mieczysława Pupka, proboszcza parafii świętego Jana Chrzciciela w Łapachosce. Ten nagrobek jest potwierdzeniem, że pochówku dokonywano już w roku 1906, kiedy to oddano wiernym kaplicę. Odczytujemy niewyraźny już napis. 1906 Stanisław Dworakowski, pierwszy organista tutejszego kościoła, żył lat 42, zmarł 6 listopada 1906 roku. Znajdujemy się przed grobem Waldka Kikolskiego, naszego wspaniałego sportowca, paraolimpijczyka, zdobywcy medali olimpijskich na igrzyskach pierwszych w Barcelonie i następnie też zdobywał wiele pucharów, sukcesów, rekordy świata w maratonie, w biegach ustanawiał. Zmarł w wieku 33 lat w 2001 roku, w czasie gdy wracał ze swoich zawodów we Włoszech.
pan Jerzy Masłowski, związany od 1956 roku z klubem Pogoń Łapy. Jako młody zawodnik klubu sportowego Pogoń w 1956 roku byłem już związany z drużyną piłki nożnej. Grałem kilka ładnych lat. Następnie w roku 1971 pan Piotr Kretowicz przekazał mi dokumenty klubu sportowego i stałem się działaczem sportowym, gdzie przez 27 lat prowadziłem działalność klubu jako sekretarz Pogoni, a następnie wiceprezes do spraw organizacyjnych. Ponadto byłem cały czas w kontakcie z panem Piotrem Kretowiczem, który przekazywał swoją działalność i udzielał wiele rad. Piotr Kretowicz to niezwykła łapska osobowość. Był bokserem, trenerem, działaczem samorządowym i sportowym. Był również prezesem wieloletnim klubu kolejarza i pogoni. Był również sędzią bokserskim. Więc gdy w roku 1991 umówiłem się na spotkanie z panem Piotrem, byłem przekonany, że będzie dotyczyć tylko sportu. Jakież moje było zaskoczenie, gdy pan Piotr na moje pytanie, gdzie urodził się pan, odpowiedział, że w Orenburgu, na Uralu, tam gdzie pisało azjacki Jeworota, a więc drzwi Azji. Po rewolucji październikowej poprzez Wilno przyjechali do Łap i tu od razu pan Piotr początkowo uczył się w szkole, a potem zaczął uprawiać boks, bo lekarz stwierdził, że przy jego kondycji fizycznej sport jest niezbędny, a więc już przed wojną lekarz stwierdził, że ruch jest potrzebny do właściwego wzrostu młodzieńca. Służbę wojskową odbył w Grodnie, następnie pracował w Hajlówce, w Radomiu i w Łapach. Wojna zastała jego, pana Piotra, w Radomiu i pracował w fabryce broni. Część pistoletów przenikała do partyzantów jakoś im tylko wiadomą drogą. Należy wspomnieć jeszcze o innej pasji pana Piotra,
a mianowicie był fotografem. Wiele zdjęć już jest, a setki, może i tysiące negatywów znajduje się jeszcze w archiwum, które przekazał swojemu wnukowi Adamowi Górskiemu. Pani Sabina Gryndlowa była długoletnią kierowniczką Szkoły Podstawowej nr 2, a także Szkoły Ćwiczeń. Żyła 97 lat. Posiadała stopień hartmistrzyni. Mąż Edward, również nauczyciel, podporucznik rezerwy, z drużyną piłki siatkowej ze Szkoły Podstawowej nr 1 zdobył Mistrzostwo Powiatu w 1938 roku. Ojciec mój Edward Gryndl jeździł na ćwiczenia do Łomży, był podporucznikiem. Kiedy w roku 1939, w październiku, Sowieci weszli do Łap, od razu 8 października ojca aresztowali. Przyszli milicjanci do domu, że komendant prosi pana na przesłuchanie. Jak ojciec poszedł, do dzisiejszego dnia
żadnego nie ma śladu, gdzie zginął. Pisałam do Moskwy, do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, do Genewy. Nie mieli żadnych wiadomości. W Warszawie też nie. Do Moskwy napisałam, dostałam odpowiedź, że na żadnych listach nie figuruje to nazwisko i nie wiedzą, co się stało. Wiedząc, jakie porządki tam są, no to wszystkiego się można spodziewać było, że gdzieś pochowany w stepie, ja zostałam wywieziona z matką 13 kwietnia 40 roku też. Trzeba, po 6 latach udało nam się wrócić. I trzeba Bogu dziękować dzień i noc, że człowiek z tego raju mógł wrócić do Polski. I ta Matka Boża, która jest w kościele, w ołtarzu, w kościele świętego Piotra i Pawła, sprowadziła nas tutaj, do tego kościoła i do tego miasta. Pochowany porucznik Władysław Piotrowski, artysta, fotografik, który utrwalił historię Łap od 1922 roku. Przyjechał tutaj z Wileńszczyzny, ożenił się i pozostał. Był zakolonym wędkarzem, robił zdjęcia na rzece i na różnych spotkaniach kościelnych, patriotycznych, fotografował zakłady naprawcze. Jego zdjęcia były bardzo piękne, twarze, szczególnie ludzkie twarze, umiał oddać charakter człowieka. Portrecistą był wspaniałym, nawet za te portrety był nagradzany. Pamiętam, że otrzymał jedną nagrodę ogólnopolską. Pogodny, wesoły i dowcipny, z ironią i troszkę złośliwy, ale trafnie, tak jak coś powiedział, to w dziesiątkę walił. Zawdzięczamy jemu sportretowanie komendanta liniarskiego AK w Białymstoku, huzara w Łapach. Całe jego zgrupowanie nie tylko sfotografował, ale również przechował, ocalił od zniszczenia. Thank you.
Wielu łabskich lekarzy uprawiało sport. Jednym z nich był Janusz Półbrat, który był kapitanem drużyny SKS Elo Łapy w piłce siatkowej, a jego największym hobby był tenis stołowy, w której to dyscyplinie osiągał dobre wyniki. Oprócz doktora Półbrata na łabskim cmentarzu znajdują się groby Jana Czesława Nielipowicza, bardzo dobrego sportowca, mistrza Polski Zrzeszenia Kolejarz w trójskoku, także grób Hanny Łapińskiej Fornal, która biegała w reprezentacyjnej sztafecie Liceum Ogólnokształcącego, a w zespole tym biegały wszystkie zawodniczki o nazwisku Łapińska. Janusz Kisielewski żył lat 62. Wielki pasjonat sportu. Uprawiał piłkę nożną, grał w zespole Pogoni i Mazurełk. Był również bardzo dobrym oszczepnikiem. Uczestniczył wielokrotnie w maratonie pokoju, obecnie zwanym maratonem warszawskim. Znakomity szkoleniowiec. Jego podopieczni ze szkoły podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego zdobywali Mistrzostwo Województwa w piłce koszykowej. Znajdujemy się przy grobie Zbigniewa Łapińskiego, dla kolegów po prostu Zbinka. Był bardzo wszechstronnym sportowcem, uprawiał lekkoatletykę, piłkę koszykową, pływanie, a przede wszystkim siatkówkę, co na pomniku jest widoczne w postaci daru prawdopodobnie jego wychowanków, piłka siatkowa. Pracował najdłużej w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach i właśnie w tej szkole osiągnął największe sukcesy. Thank you.
godno upamiętnienia w naszym spacerze Zadumy jest postać Jana Kowalczyka, ochotnika wojny 1920 roku. Posiadał stopień starszego wachmistrza, uprawiał jeździectwo, przed zawodami ujeżdżał konia majorowi Henrykowi Dobrzeńskiemu, legendarnemu Hubalowi. Tu należy nadmienić, że major Dobrzański był rezerwowym zawodnikiem na Igrzyska Olimpijskie w Amsterdamie w 1928 roku. Jan Kowalczyk pracował w Policji Państwowej w Łapach. W czasie wojny za wiedzą i przyzwoleniem Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej został zaangażowany w łapskiej żandarmerii. Wielu mieszkańców z Łap wyratował z niebezpieczeństwa. Po wojnie pracował jako spawacz z NTK. Pan Jan Kowalczyk był ojcem Henryka Kowalczyka, znanego nam tutaj też w spacerze Zadumy.